Siema internet, z tej strony Szaman z ekipy tutaj jak odne. Po drugiej stronie kamery Bart, siemasz Bart. Siema. Zapraszam was na unboxing tego pudełka Leyral Silverhand Explorer's Kit, który mamy tutaj, mam tutaj przed sobą i zaraz wam pokażę, co jest w środku. Słuchajcie, otwieranie tego jest jak otwieranie prezentów świątecznych za dzieciaka, czyli najfajniejsze jest samo otwieranie. Tak samo podobno w otwieraniu Kinder niespodzianki jest niepewność, co znajduje się w środku. Mamy fajne niebieskie pudełko, kojarzące nam się z Leyral Silverhand, jedną z siedmiu sióstr wybranek mystry, córek mystry. I zobaczmy, co jest w środku. Mamy Dice Tray'a, znaczy w sensie opakowanie pudełka, przykrywka pudełka, Dice Tray, gdzie możemy miotać kośćmi. Mamy kości, patrzcie na kości, teraz będzie, słuchajcie, teraz was rozjadę czołgiem, nie, patrzcie teraz te kości, tu będę je rzucał. Mamy dwie duże K20, tak wyraźne, że chce się nimi rzucać. I kiedy panuje półmrok, również wyraźne. Oprócz dwóch dużych K20 mamy cztery duże K6, czyli możemy napierdzielać swoimi czarami i nie musimy miotać raz za razem, tylko rzucamy raz i fajnie to wygląda. Mamy K4, mamy K12, mamy K8 i K10 z kasetką. Wspaniały zestaw fajnych, naprawdę ładnych kości w tym zestawie otrzymujemy. Ale to nie wszystko, słuchajcie, patrzymy dalej, co nam tutaj podrzucono. Słuchajcie, co nam podrzucono i ja wam teraz pokażę. To będzie dosłownie armata i petarda. Może. Patrzcie. Krótki opis Faerûnu przedstawiony przez i podpisany przez Leyral Silverhand. Będziecie tu mieli najważniejsze informacje o każdym mieście i o niektórych NPC-ach i o dwóch organizacjach, czyli będziecie wiedzieli, co powiedzieć waszym graczom, albo co wiedzą postacie waszych graczy, kiedy zbliżają się do jakiegoś miejsca, albo co ogólnie wiadomo o jakimś miejscu. Natomiast, dobra, mamy tutaj po kolei. Mamy Zentarimów, organizację i harfiarzy, też to są dwie organizacje, o których mogliście sporo posłuchać na... No, z drugiej strony już nie jest pusto. Mamy Zentarimów i harfiarzy. Dwie organizacje, o których mogliście bardzo dużo posłuchać na naszym kanale, w naszych filmach lorowych. Mamy kult Martwej Trójki. O Martwej Trójce jeszcze więcej było na naszym kanale, sporo filmów żeśmy nakręcili. Te wszystkie informacje rozbudowane, bo tu są takie podstawowe, które wiedzą wszyscy mieszkańcy Faerûnu. Te rozbudowane macie u nas na kanale. Słuchajcie, ale dalej to nie wszystko, bo mamy super ważne i istotne NPC. Mamy Durnana, bardzo ważnego karczmarza z Waterdeep. Mamy wielkiego księcia Uldera Ravengarda. Słuchajcie, Ulder Ravengard, poznaliśmy go pierwszy raz w kampanii Murder in Baldur's Gate. Mieliśmy go w Descent into Avernus. Mamy go wreszcie w naszej kampanii, na to ja go tnę. Możecie tą postać spotkać. Będzie też prawdopodobnie, tak mi się wydaje, w grze Baldur's Gate 3. Mamy Halastera Czarnego Płaszcza. Super istotną postać z Waterdeep. Mamy Jarlaxa, Jarlax Baenre, jeden z najsłynniejszych najemników zapomnianych krain, a na pewno najsłynniejszy najemnik drowów. Tajemnicza postać, postać, o której nie można zaufać, jest cwana i podobno mająca zawsze plan B albo i C. Mamy Lorda Neverembera z Neverwinter. Mamy najsłynniejszego drowa zapomnianych krain, jedną z dwóch najsłynniejszych postaci zapomnianych krain, obok Elminstera, Drizda do Urdena. Mamy Vaire Safarn, mamy Myrta, pierwszą postać Eda Greenwooda. Stworzył postać Myrta, który teraz jest NPC-em. Mamy słynnego Xanatara i no wreszcie mamy Leyral Silverhand, jedną z siedmiu sióstr. Ale to nie wszystko, ponieważ mamy tutaj jeszcze kilka lokacji. Mamy Candlekeep, najsłynniejszą bibliotekę zapomnianych krain. Zbudowana na szczycie skał górujących nad wybrzeżem mieczy, cytadela Candlekeep kryje w swoim wnętrzu najpełniejszą i chyba największą kolekcję pism w Faerûnie. Imponująca twierdza, w której władcy trzymają się z dala od intryg i spisków siejących spustoszenie w pozostałych zapomnianych krainach, odosobniona i dobrze zarządzana, jest prawdziwym domem dla jej mieszkańców. Mamy Baldur's Gate, wrota Baldura. Miasto,
czy najsłynniejsze, chyba tak. Najsłynniejsze, jedne z najsłynniejszych miast wrót Baldura. Świetnie znane z gier, ale o wiele gorzej znane. Dopiero w piąta edycja nam je dokładnie przedstawiła w Merdyn in Baldur's Gate, w Descent into Avernus. No i będą kolejne przygody, które tam wchodzą. Nasza kampania ma miejsce tutaj, kampania w tajnej służbie Wrót Baldura na kanale To Jak Ocenę. Mamy Dolinę Lodowego Wichru, też jedno z najsłynniejszych miejsc, o które tak prosicie, żebyśmy opisali je, obiecujemy, że opiszemy. Mamy Neverwinter, które zasłynęło dzięki grze Neverwinter Nights. Mamy Waterdeep, miasto wspaniałości, największe miasto zapomnianych krain. Mamy Port Nianzaru, tak dobrze przybliżony nam w kampanii Tomb of Annihilation. No i na koniec mamy mapę. A dobra, zapomniałem. Każda z tych kart ma swoje, słuchajcie, swoje tło, swoją grafikę z tłem. Które to tło można pokazać graczom, żeby widzieli, jak co wygląda. Każda postać jest przybliżona. Każdą postać można dokładnie zobaczyć. Jej wygląd. Driss do Urden. Więc ten zestaw przedstawi Wam wiele NPC-ów. Ale to nie wszystko. Mamy tutaj mapę Faerûnu. Jest ona nieduża. Wiadomo, dostępna jest duża mapa Faerûnu. Mapa, przepraszam, to jest mapa Wybrzeża Mieczy razem z wyspami Moonshade. Najważniejsze lokacje Wybrzeża Mieczy. Najważniejsze miasta, z których dużo jest opisanych tutaj wśród kart. Tu możecie graczom pokazywać, gdzie są. Możecie pokazywać, o jakim miejscu mówicie. Wszystko to tutaj się znajduje. No, ale to nie wszystko. Bo druga strona mapy to miasto Waterdeep. Mapa miasta Waterdeep, które opisane jest dobrze w Dragonheście. Także słuchajcie, w tym, wydawałoby się, po wielkości, po rozmiarach pudełka, w niewielkim zestawie macie to wszystko. Zapraszam do kupna i zapraszam do kolejnych filmów na To Jak Ocenę. Do zobaczenia, do widzenia.